głowa. Chandana mógłby mi dać parę godzin wolnego. Cholera! Co jest? To coś! Co właśnie? Coś szarego! Zniknęło, kiedy na nie spojrzałem! Cholera, wylazło ze ściany! Tam, gdzie zdjęliśmy ten panel! Ja niczego nie widziałem. Lepiej się połóż, odpocznij. Mówię ci, ten statek nie jest martwy. Wierzę, w nim jesteśmy. Uspokój się. Teraz mnie zaczyna boleć głowa. Tak, indoktrynacja. Już działała w pewnym zakresie. Ostrzał. Strzelec mógł być członkiem zespołu Cerberusa. Musimy, o ile nas nie postrzeli. Wygląda interesująco. Nienawidzę tego momentu. Jak i późniejszego, jak i jeszcze późniejszego. Wrogowie! Ostro by było, ale dam radę. Dobra. Nie wiedziałem, czy wziąć tę gniewę, ale wezmę. Czemu nie tak krwawiony? Martwy Bóg może śnić. Bóg. Prawdziwy Bóg. To czasownik. Nie jakiś starzec, który umie czarować. To siła. Odkształca rzeczywistość przez sam fakt swego istnienia. Nie musi tego chcieć. Nie musi o tym myśleć. To się po prostu dzieje. Właśnie tego nie rozumiał Chandana. Boją, gdy było już za późno. Umysł Boga odchodzi, ale on nadal śni. Teraz już wie. Zestroił się z naszym snem. Czuję go, kiedy zamykam oczy. Czuję każdego z nas. Okej. Już kompletnie fiksowali. Tam jest apteczka. I co odkryję? O! Cenna rzecz. Już to kiedyś widzieliśmy, Shepard. Twoja rasa nazywa je Smoczymi Zębami. Gety używały ich na Eden Prime. Słyszałam, że znajdowano je na planetach o wiele starszych niż Gety. Sądzę, że to artefakty żniwiarzy. Widzisz, jak urządzono... To było dla nich coś w rodzaju ołtarza. To bez sensu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie wybrałby sobie takiego losu. Słyszałaś nagrania. Mieli zwidy, omamy słuchowe. Wybrano im mózgi. Nie możemy ich uratować, ale nie pozwolimy, żeby maszyny w taki sposób wykorzystywały ich zwłoki. To bardzo uprzejme.
Dobrze, że te skrzynie są tak poustawiane. Okej, musicie mi wybaczyć na chwilę znowu. Okej, jestem już z powrotem. I czas zobaczyć, co jest za bramką numer 3. Bramka numer 2 i za bramką numer 3. A ty za bramką numer 2? Ouch. No, ten ma więcej rozumu w takim razie. Uwaga z prawej! Jako jedyny przeciwnicy właśnie będą zombie i pomioty. Trochę oszustwa, wiem, ale co tam. Zobaczcie. Okej, jestem z powrotem. Gotowy dokopać zombie. Zbliża się! Aha. Lepiej się wycofać. Teraz było blisko, muszę przyznać. No to i tak daleko do końca przerwy. To nie było to, co zabrałem.
broń w pogotowiu! Wybaczcie znów na chwilę. No okej, teraz z powrotem. I następna pewna niech maradą. Szykujcie się do walki! To już wszystko? Czy jeszcze coś? To wygląda interesująco. No na razie wszystko. A teraz będzie zabawa. Uważaliście, że jednym jest kłopot? Następny. Po kolei.
to chyba wszyscy panowie, jak na razie. Dwa pomioty, koszmar. Wpuszczam sondę bojową! Trafienie! Nie wiem, czy to nazwać łatwe. A po drugie, skąd tyle tu zombich? Żeby przydać, żeby było tutaj aż tylu ludzi. To jest niemożliwe. No i czas na ostateczną zabawę. Jeszcze nie. Pozbieram. I czas podnieść moduł identyfikacyjny. To nasz cel. A więc zespół Cerberusa naprawdę to odzyskał. Ale gdzie oni teraz są? Walczyłaś z nimi? Tą ich hordą? O, Dary, odwróć się. Thank you.
Dobrze, 5 sekund spokoju. Tak, chyba się to odnawiają. Jego zachowanie było dziwne. Zostaw go tutaj! Wiesz, czym są gety. Jeśli dostanie się do komputerów Normandii... Aha. Więcej wychodzi. Sama powiedziałaś, że nikt nie schwytał geta w całości. To prawda, ale... nie wiem, czy warto tak ryzykować, Shepard. Nie ma czasu na debaty, Tali. No, dalej. Otworzyć można szufę. Czemu ja używam pistoletu? Znalezisku. Na razie umieściliśmy je w rdzeniu Eddy. Potrzebujemy lepszego sprzętu, żeby znaleźć żniwiarzy. Nienaruszony get będzie bezcenny dla naukowców Cerberusa z Wydziału Cyberbroni. Nie mogę się z tym zgodzić. Widziałem ich dość na Eden Prime. Wywalmy go w kosmos. Cerberus już dawno wyznaczył nagrodę pieniężną za nienaruszonego geta. Zapewniam, że to konkretna kwota. Chcę wiedzieć, dlaczego ma na sobie kawałek pancerza N7. Może trofeum wojenne? Czy maszyna może dbać o takie rzeczy? Nie. Trofeum oznacza emocje, których SI nie posiadają. Pewnie wykorzystał do naprawy to, co akurat miał pod ręką. Zabiłem setki z nich, ale nigdy nie miałem okazji z żadnym porozmawiać. Ten próbował się z nami komunikować. Prawdopodobnie ocalił nam życie. Czemu? Aktywowanie geta jest ryzykowne. Jeśli masz to zrobić, kieruj się interesem ludzkości, a nie własną ciekawością. Sądzę, że w interesie ludzkości będzie wywalić go przez śluzę. Nie podejmę decyzji, dopóki nie wiem, z czym dokładnie mam do czynienia. Chcę go uruchomić, przesłuchać. Jeśli go aktywujemy, nie ma gwarancji, że zdołamy go wyłączyć. Kule dadzą radę. Nie to miałam na... Dziękuję wam obojgu za sugestie. Podjąłem decyzję.
Stali się wściekli. Na pewno. Co z modułem identyfikacyjnym żniwiarza? Wiem, jak go zintegrować z naszymi systemami. To jednak wciąż technologia żniwiarzy. Połączenie modułu z systemami Normandii stwarza pewne zagrożenia. Ufam ci, Eddie. Wiem, że nie pozwolisz, żeby statek ucierpiał. Rozumiem, Shepard. Przygotowanie modułu identyfikacyjnego do akcji może potrwać kilka godzin. Dam znać, gdy będzie gotowy. Dobra, tymczasem działamy standardowo. Rozejść się. Okej. To pogadam z panem Goethem jeszcze. Nic. A, nie, jest coś. Moduł identyfikacyjny jest prawie zamontowany, ale muszę sprawdzić jego wpływ na systemy Normandii. Proponuję lot promem w następne miejsce. Ciekawe, co ma Jude do powiedzenia. To nie nic ciekawego. Nie. Komandorze? Na razie to koniec. Chyba muszę go aktywować. Baczność! Włączę to coś. Bądźcie gotowi. Tak jest! Nasze systemy odizolowane. Dodatkowe zapory aktywne. Gotowość do zwalczania prób włamań. Może większe napięcie, tak jak piorun. No, żyje, piorun niepotrzebny. Rozumiesz moje słowa? Tak. Zaatakujesz mnie? Nie. Wymieniłeś moje imię. Znamy się? Wiemy o tobie. Bo walczyłem z wieloma getami. Nigdy się nie spotkaliśmy. My nie, ale spotykałem inne gety. Wszyscy jesteśmy getami i nigdy cię nie spotkaliśmy. Jesteś Shepard, komandor. Przymierze. Człowiek. Walka z heretykami. Śmierć z rąk zbieraczy. Ponownie odkryty w starej maszynie. Stara maszyna, czyli żniwiarz, tak? Żniwiarz. Nazwa nadana przez Protean, oparta na przesądach. Nazywamy te byty starymi maszynami.
Wydajesz się bardzo dużo o mnie wiedzieć. Ekstranetowe źródła danych. Niezabezpieczone transmisje. Odbieramy wszystkie dane istot organicznych. Obserwujemy. Obserwujecie mnie czy istoty organiczne? Tak. Tak co? Aha. To i to. Konkretny. Co to znaczy heretykami? Gety tworzą własną przyszłość. Heretycy poprosili stare maszyny, aby ją im dały. Nie są już częścią nas. Badaliśmy sprzęt starej maszyny, żeby chronić naszą przyszłość. Żniwiarze zagrażają również wam? Tak. Dlaczego mieliby atakować inne maszyny? Jesteśmy inni. Nie mieścimy się w ich planach. Raczej nie. Jaką przyszłość tworzą gety? Naszą. To, co robicie, będzie też miało wpływ na inne istoty? Tak, jeśli się w to zaangażują. Nie jesteś w sojuszu ze żniwiarzami? Zwalczamy heretyków. Zwalczamy stare maszyny. Shepard Commandor zwalcza stare maszyny. Shepard Commandor zwalcza heretyków. Współpraca służy osiągnięciu celów obu stron. Chcesz do nas dołączyć? Tak. Jak cię nazywać? Get. Ciebie, konkretnie. Wszyscy jesteśmy getami. Jak się nazywa stojąca przede mną jednostka? Nie ma żadnych jednostek. Jak na upartego. Jesteśmy getami. Na tej platformie funkcjonują aktualnie 1183 programy. Na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Tak, to chyba pasuje. Biblia chrześcijan. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 5, werset 9. Właściwa metafora. Jesteśmy Legionem, terminalem getów. Zintegrujemy się z Normandią. Dziękujemy za wymianę danych. Shepard Commandor, ukończyliśmy analizę rdzenia danych żniwiarza. Znalazłeś coś przydatnego? Wysłano nas do starej maszyny celem uratowania przyszłości getów. Możemy to teraz ujawnić. Heretycy opracowali broń przeciwko getom. Nazwalibyście ją wirusem. Przechowują ją na rdzeniu danych suwerena. Z czasem wirus nas zmieni. Sprawi, że uznamy wyznawanie starych maszyn za słuszne. Dlaczego musisz się udać do wraku żniwiarza? Heretycy przechowują kod na kwantowym nośniku danych, otrzymanym od suwerena. Żeby odszukać i zniszczyć wirusa, musimy zrozumieć jego kod i strukturę danych. Przez wirusa wszystkie gety myślałyby jak heretycy i ruszyły na wojnę z istotami organicznymi. Tak, gety wierzą, że inteligentne formy życia powinny same decydować o swoim losie. Heretycy nie podzielają już tego poglądu. Sądzą, że wymuszenie niewłaściwego rozwiązania jest lepsze od trwającego rozłamu. Wydawało mi się, że geta nie można zhakować. W każdym razie na dłużej niż na kilka sekund. Zmienione programy są odzyskiwane z archiwów, a nowe wersje kasowane. Broń heretyków wprowadza jednak drobny błąd do naszych podstawowych procedur. Odpowiednika waszego układu nerwowego. Równanie dające wcześniej wynik 1-3-3-3-8-2 daje teraz 1-3-3-3-8-1. To wpływa na wszystkie wyższe procesy. Dobra, czy się zrozumiał? Wyznawanie żniwiarzy to wynik błędu matematycznego? Trudno to wyrazić. Wasz mózg działa dzięki chemii i elektryczności. Jesteście jak SI. Kształtuje was tak sprzęt, jak i oprogramowanie. My jesteśmy tylko programami, matematyką. Wnioski heretyków są prawidłowe dla nich, nasze, dla nas. Żadne nie są błędne. Analogia. Dla heretyków jeden jest mniejszy od dwóch. Dla getu dwa jest mniejszy od trzech. Jak szybko wirus rozprzestrzeniłby się wśród was po aktywacji? Nasze sieci operują na nadświetlnych przekaźnikach komunikacyjnych. Większość getów zmieniłaby się w ciągu dnia. Pozostałyby tylko izolowane jednostki.
Wiesz, gdzie tego szukać? W głównej stacji heretyków na skraju Terminusa. Dostarczymy współrzędne. Systemy maskujące Normandii umożliwią bezpieczne podejście. Budują stację w Terminusie? Gdzie konkretnie? Pomiędzy gwiazdami. Istoty organiczne tam nie szukają. Ale dlaczego w ogóle budują stacje poza terytorium getów? Heretycy chcą, żeby stare maszyny ich ulepszyły i zwalczają w zamian organiczne formy życia. Potępiamy te decyzje. Nie pozwolę zrobić wam prania mózgu, zwłaszcza gdybyście mieli zacząć wyznawać żniwiarzy. Masz moje słowo. Rozpoczniemy przygotowania. Już odmawiałem. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Późnisz się, późnisz, Kelly. Mamy na pokładzie geta, który nie jest jeńcem. Dasz wiarę? Komandor rozwalił mnóstwo getów. Ten musi być... Tak, mówi. Reszta trajkotała. Fajnie, gety na statku. Gety. Zupełnie nie, nas porąbało. Nie, tylko mnie! Co sądzisz o ludziach, których zabieramy? Jeśli chodzi o tych, z którymi ostatnio działałeś, Samara mogłaby zastrzelić mnie z chłodnym opanowaniem, co nie nastraja mnie do niej pozytywnie. Zawsze lubiłem Talii, więc przejdźmy dalej. Ale to tylko moje zdanie, nie musisz go rozpowiadać. Na razie to koniec. Do zobaczenia, komandorze. No i mniej więcej to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.